Do tego moja mama tak zawsze. Hej, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj odcinek, który obiecałam wam nagrać już ponad 3 miesiące temu, czyli odcinek wyprawkowy. Obawiam się, że większość mam, które o niego prosiły, to już dawno urodziły. Ale no cóż, może się mimo wszystko komuś przyda, albo nawet mi samej się kiedyś przyda, jak będę kompletować wyprawkę dla drugiego dziecka. Wiadomo, że już wtedy nie w całości, bo dużo rzeczy mam, ale żeby wiedzieć, co w razie czego dokupić. Zaznaczę, że rzeczy, o których będę mówić, sprawdziły się mi. Mi się sprawdziły. Dlaczego tak na to naciskam? Dlatego, że ja obejrzałam też kilka innych tego typu filmów i totalnie się nie zgadzałam z mamami, które tam mówiły o tych rzeczach. No może nie totalnie, ale zdarzało się tak, że jakaś pani pokazywała, że to jej się sprawdziło i było dla niej must have'em, a ja takie w ogóle tego nie użyłam, albo na odwrót, mówiła o czymś, że jej się totalnie nie sprawdziło, leżało w szafie, a u mnie było to w użyciu codziennie. Więc przechodząc już do setna, jak to w ogóle u mnie wyglądało szykowanie wyprawki? Ja zaczęłam kompletować wyprawkę mniej więcej w 7 miesiącu, tak już na poważnie. Pierwszą tam rzecz kupiłam chyba będąc w 4 miesiącu, tam jakieś bodziaki chyba pierwsze z HM-u, ale tak na poważnie usiadłam do tego w 6-7 miesiącu. Zrobiłam sobie listę wszystkich rzeczy, które potrzebowałam i po prostu jak kupowałam, to wykreślałam. Miałam w ogóle takie myślenie, że ja muszę mieć wszystko już teraz, przed porodem. Tak jakby potem mi zamknęli sklepy i nie można byłoby nic dokupić. Trochę głupie myślenie, ale potem to było dobre, bo jednak jak przyszła na przykład do mnie położna środowiskowa na tą kontrolę taką poporodową i mówi, a niech pani, wiecie, przeciera na przykład oczka solą fizjologiczną i tak dalej, czy tam jakimiś wacikami ołowymi, tylko niech mi pani pokaże, jakie pani ma. I się okazało, że ja po prostu wszystko mam, no to nawet dostałam pochwałę taką, że no pani to jest przygotowana. Tak samo jak przyszła choroba, ja już byłam przygotowana z takimi podstawowymi lekami, witaminami. Bardzo długo nie musiałam nic dokupywać w wyprawce. Oczywiście nie mówię, że wszystko, co tutaj będzie wymienione, musicie kupić, więc lecimy z tematem. Ja wiem, że dla wielu mam, tu będę teraz mówić o tak podstawowych rzeczach, że aż śmiech na sali, ale tak jak mówię, chcę, żebyście tutaj miały taką pełną listę wszystkiego. Czyli wszystko, co jest potrzebne. Więc no, zaczynając od takiej podstawowej rzeczy, no to wiadomo, pampersy. Ja się obawiam, że się będę rozgadywać za dużo na temat każdej rzeczy, ale no niestety, to nie jest film dla wszystkich, może być długi. Jak ktoś jest zainteresowany, to obejrzy, jak nie, no to i tak nie obejrzy. Nie tworzę tego filmu dla rozrywki, tylko żeby pomóc mamom, które szykują się do bycia w nowej roli. Kupcie jedną, maksymalnie dwie paczki, a jak dwie, to już najlepiej dwóch różnych rodzajów. Dlaczego nie kupujcie więcej? Nie macie pojęcia, na co uczulone będzie wasze dziecko. Ja sobie do szpitala wzięłam jedną paczkę, tamtych pampersów używałam. Okazało się, że Nadia nie jest na nie uczulona, więc automatycznie, jak się nic nie działo, zadzwoniłam do Krystiany, że jest ok, możemy kupować większą ilość. Często po porodzie pisałyście do mnie, ile ubranek, jakich i tak dalej, więc ubranka. Nadia była z października, więc może być troszeczkę inaczej, jeśli chodzi o dzieci urodzone w lato, no bo wtedy dziecko pewnie chodzi tylko w pampersie, ewentualnie jakimś bodziaku. Ale że Nadia, tak jak mówię, była z jesieni, no to u nas w użyciu były cały czas pajacyki. I tutaj zaznaczam tylko pajacyki. To oznacza, że polecam na początek nie kupować przepięknych sukieneczek, spodenek, spodni jeansowych, to już w ogóle spódniczek, bo taki noworodek całymi dniami śpi. Dziecko wstaje tylko i wyłącznie je i idzie spać dalej. Przynajmniej w przypadku Nadii tak było. Więc nie ma czegoś takiego, że dziecko ma podzielone dzień na noc i nie wiem, przebieracie go na dzień, bo nie ma takiej potrzeby. Nadia chodziła przez pierwszy miesiąc cały czas w pajacykach. Miałam dosłownie chyba dwie pary bodziaków takich właśnie z falbańką i dwie pary spodenek dresowych, żeby wiecie, było na wyjście. Także dwie pary, okej, więcej wam naprawdę nie jest potrzebne. Ile tych pajacyków? Nadia mi nie ulewała, więc ja ją przebierałam tylko i wyłącznie wieczorem. Wieczorem codziennie ją przebierałam, dawałam jej witaminki i kładłam już wtedy tak jakby na noc. No, więc u nas tych pajacyków wystarczyło mniej więcej 8-10 i wtedy mogłam robić pranie te raz w tygodniu, nie? Żeby też pralka nie chodziła całymi dniami z tymi paroma ubrankami. Jeżeli dziecko będzie ulewać, no to tu jest większy problem, bo przebieranie non-stop, ale też nie wiecie, jak to będzie, więc możecie zrobić tak, że po prostu dokupicie. W każdej chwili możecie jechać do sklepu, czy przez internet zamówić i dokupić. To nie jest tak, że musicie być przygotowani na wszystko. Więc z ubranek 8-10 par pajacyków, ze dwie pary bodów, ze dwie pary spodenek, jakieś tam skarpeteczki. Chyba, że macie dziecko z lata, no to tutaj nie pomogę. Wydaje mi się, że wtedy same jakieś bodziaki
na długi, krótki rękaw i nie wiem jak się ubiera takie dziecko, jak się ubiera noworodka w lato. Czapeczki. I to takie czapeczki cieniutkie. Przez pierwszy chyba miesiąc zakładaliśmy na Deepo kąpieli zawsze czapeczkę. Ciepło ucieka najbardziej głową. I do tych czapeczek dwie. U nas nieodłącznym elementem był kombinezon, taki jesienny, później zimowy i gruba czapka, już taka na wyjście. Wystarczyło nam po jednej sztuce, jeden kombinezon i jedna czapka. Rożek do spania. My mieliśmy dwa i musieliśmy dokupić trzeci. A przez pierwszy miesiąc Nadia spała tylko i wyłącznie w rożku. Tylko jak ją tam kładliśmy na brzuszek, no to wtedy w tym rożku nie była, czy wiadomo, do kąpieli. Ale tak to my ją cały czas zawijaliśmy w ten rożek. W lato, no to chyba się dziecka nie zawija. Dlaczego dwa nam nie wystarczyło? No bo mimo, że Nadia nie ulewała, to jak ją karmiłam, ja miałam tyle pokarmu, że się lało dosłownie wszędzie. Także ten rożek po każdym karmieniu tak naprawdę szedł do prania. Pieluszki muślinowe i tetrowe. W sumie nie musicie mieć tetrowych, wystarczą same muślinowe, ale one są droższe. U nas przede wszystkim się sprawdzały przy karmieniu, właśnie jak kładłam Nadi pod buzię, bo tak jak mówię, lało się mleka wszędzie. I później zawsze kładłam przy buzi, jakby miała w razie czego ulać. Dziecko się tak kładzie wtedy na boczku, podkłada się pieluszkę, a teraz u nas po prostu pielucha muślinowa robi za usypiacz. Kładziemy i ona bez pieluszki, smoczka nie zaśnie. Także ile tych pieluszek? To ja miałam tetrowych chyba 15 i wtedy to było za mało jeszcze. I muślinowych miałam z 10. Otulacz. U nas Nadia była takim zmarzluchem i takim dzieckiem potrzebującym otulenia, że tak samo przez pierwszy miesiąc, jeszcze w tym rożku, otulaliśmy ją otulaczem. Ona musiała być taka, wiecie, ściśnięta jak w brzuchu u mamy, tylko wtedy się uspokajała. Jak ja ją z tego rozwiązywałam, to ona nie wiedziała, co z rękami i nogami zrobić. Tylko prawdziwy otulacz, nie pieluchę. Czym się charakteryzuje dobry otulacz? Ma być taki elastyczny, że dziecko ruszy tymi rękami, to jakkolwiek może drgnąć, a nie, że pielucha totalnie. Więc pielucha to nie otulacz. Nie mylić tego. Kiedyś się spytałam Krystiana, co dla niego było największym zaskoczeniem, jeżeli chodzi o wyprawkę, że spodziewał się, że nie będzie to potrzebne, a okazało się u nas być jedną z najważniejszych rzeczy. Odpowiedział mi wtedy, że kokon. I rzeczywiście przemyślałam to, zgodzę się z tym. Ja kokon kupiłam tylko i wyłącznie do zdjęć. Okazało się, że Nadia bez kokonu nie umiała zasnąć. Ona musiała spać na boczku i musiała być z tyłu oparta. Także ona nam spała, dopóki nie wyrosła, chyba do około trzeciego, czwartego miesiąca spała nam kokonie cały czas, plus czuła się, mam wrażenie, tak bezpieczniej w tym kokonie. Nie będziemy tu rozmawiać na temat tego, co jest bezpieczne, co nie jest bezpieczne. Każdy robi co chce. Ja zadecydowałam tak i chciałabym, żebyście uszanowali moją decyzję. Wy róbcie jak chcecie. Jeżeli uważacie, że kokon, nie wiem, baldachim czy ochraniacze w łóżeczku są złe, to po prostu ich nie kupujcie. Ja mówię tutaj o tym, co mi się przydało, co ja używałam. Także wracając do tych kokonów, my mieliśmy dwa. Na początku miałam jeden, okazało się, że też za mało, no bo czasami coś tam mokre się zrobiło, trzeba było wymienić na inny, więc tamten jak szedł do prania, żeby był drugi. Często się pytacie, czy polecam biały kokon, bo ja miałam biały i brązowy. I zaskoczę was, dużo bardziej polecam ten biały niż brązowy. Na brązowym plamy zostały tak, że się nie doprały, a białe mi się zawsze doprało. Plus nie było tak od razu widać brudu. Przydadzą się na pewno ze dwa kocyki. Ja mam więcej i uważam, że zdecydowanie jest to niepotrzebne, że jest to za dużo, leżą mi w szufladzie i zagracają miejsce. Dwa kocyki mam wystarczą. Bardzo polecam kocyki z Color Stories. Są takie jakby siatkowane, wentylowane. Naprawdę uwielbiam ten kocyk z Color Stories. Gdybym wcześniej znała tą firmę, na pewno wszystkie kocyki bym miała stamtąd. Tak to mam z przeróżnych sklepów i z innych. Nie jestem zadowolona. Ja sobie właśnie zdałam sprawę, że ja miałam wam to wszystko pokazywać. Ja tu zrobiłam taki syf, nie chcielibyście tego widzieć, bo poznosiłam sobie wszystko, że będę wam pokazywać. Także no nie będę tego nagrywać od nowa, od początku, bo no dość dużo gadałam, więc od tego momentu będę wam pokazywać. Wracając do kocyków, polecam wam ten kocyk z Color Stories. Ja mam taki beżowy, widzicie? O, on ma tutaj takie dziureczki, taką wentylację. To jest kocyk bambusowy. Jestem z niego bardzo zadowolona. One teraz są dość drogie, bo chyba już około 170 paru złotych, z tego co kojarzę. Ale naprawdę jest tak mięciutki, jest tak milutki, taki jakby trochę ciężki, obciążający, nie wiem jak to nazwać. Mam wrażenie, że on dostosowuje się do temperatury, która jest potrzebna. Ręczniki wafelkowe. Ja mam różne ręczniki. Jeden jakiś taki zwykły ze smyka, jeden jakiś taki milusi w ogóle i trzy wafelkowe. I tylko te wafelkowe uwielbiam. One chłoną po prostu wszystko. W ogóle nie muszę dziecka wycierać, tylko
owijam w ten ręcznik i dziecko jest suche. Ja mam tutaj z firmy Muminki, mam też z innej firmy, ale są mniejsze i do takiego noworodka spoko, ale ja myślałam, że to dziecko nie rośnie tak szybko i ona mi się już tamte mniejsze nie mieści, a ten z tego co pamiętam jest metr na metr albo 1,20 m nawet, ale wydaje mi się, że metr. Także kupujcie od razu większe, bo wiecie, pół roku i ręcznik jest za mały. Ile takich ręczników? Myślę, że 3. Czy 3 to będzie ok. Jeżeli jesteśmy w temacie kąpieli, no to wiadomo, wanienka. Ja mam taką wanienkę z Baba. I szczerze powiedziawszy, nie róbcie tej głupoty, nie kupujcie tej wanny. Ona jest piękna, instagramowa i w ogóle kosztuje strasznie dużo, bo ze stojakiem zapłaciliśmy 400 coś złotych, więc no wanienkę idzie kupić za 60, co jak tam, nie wiem, za stówkę, więc jest różnica, ale no jeszcze tą cena ceną, jakby jeszcze miała posłużyć, no to okej. Ta wanienka słynie z tego, że jest mała, co nie? Że zajmuje malutko miejsce. Wcale się z tym nie zgodzę. Wanienka może jest krótka, ale tutaj przez te uchwyty jest okropnie szeroka i mimo wszystko zajmuje praktycznie tyle samo miejsca, jak nie wzdłuż, to wszerz. No ale urok kolejny tego jest taki, że no, dziecko się mieści w tej wanience do ilu? 3 miesięcy? No i kąpaliśmy nigdy je do pół roku, ale to już było tak, że wszędzie wystawała, jak kopała wodą, to już w ogóle masakra. Ciężka jest jak cholera, ja sama tej wanienki nie byłam w stanie nosić z wodą. Tutaj ona też zachęca tym odpływem, nigdy w życiu tego odpływu nie użyłam, zawsze szłam, wylewałam wodę do wanny w łazience dużej i tyle. Także naprawdę kupcie zwykłą wanienkę za te 50-60 zł. No i mamy oczywiście stojak do tej wanny, nie będę wam już pokazywać, bo on jest schowany już gdzieś tam. Jeżeli chodzi o jakiś płyn do kąpieli, no to my w początku mieliśmy w ogóle nie używać żadnych płynów, mieliśmy nad je kąpać w tym olejku takim ze słodkich migdałów, ja taki olejek miałam kupiony, ale okazało się, że Nadia ma tam jakąś skórę wrażliwą i tak dalej, dostaliśmy zalecenie w szpitalu, żeby kąpać Nadię w emolientach, ale wy tych emolientów nie kupujecie, jeżeli dziecko jest zdrowe, no to wiadomo, zdrowe. Jeżeli dziecko nie ma żadnych problemów skórnych, no to nie używacie tych emolientów. Na początek polecam właśnie olejek ze słodkich migdałów, a jeżeli szukacie czegoś typowo do kąpieli, no to najlepszy skład ma z tego co wiem, to HIP. I jeżeli się dobrze orientuję, to Derma, ale nie jestem pewna. Nie mam tego, nie używałam, więc nie jestem pewna. Do wanienki też Wam się przyda taki zwykły termometr, jego dostaniecie wszędzie, Auchan, Rossmann i tak dalej, chyba około 10 zł, 8. Sprawdzaliśmy temperaturę też zwykłym termometrem, takim dotykowym, takim do ciała, domu i tak dalej. Na łokieć również, ale jakoś tak zawsze wolałam sobie wrzucić ten termometr i wiecie, mieć na 3 różne sposoby sprawdzoną temperaturę, czy jest odpowiednie. Wiadomo, później to już na oko, ale z początku jednak warto mieć kilka różnych pewności, że dziecku nie jest za zimno lub nie jest za gorąco. Szczoteczki do ciemieniuchy, one tam miały jakiś swój specjalny opis, która jest do czego. Jedna jest taka bardzo mięciutka, druga jest taka twardsza. I szczerze powiedziawszy, no to tą twardszą jeszcze do tego wyczesywania rzeczywiście używaliśmy, a tą to chyba kiedyś tylko dla zabawy ją czasami pogłaskał po głowie. Więc jeżeli potrzebujecie rzeczywiście szczotkę, no to bardziej bym polecała jedną, tą twardszą, bo to, no nie wiem, tym to się możecie pomasować. A propos ciemieniuchy, my 10 minut przed kąpielą smarowaliśmy nad jej główkę parafiną ciekłą, ona jest dostępna w każdej aptece. Później normalnie umyć główkę i wyczesać, ale jak mam przyznać szczerze, to do dziś nad jej ma trochę ciemieniuchy, więc myślę, nad kupnem jakiegoś takiego sprayu. Ostatnio ktoś na jakiejś grupie mamuśkowej polecał, więc jak będę w aptece, to kupię taki spray, zobaczę czy działa. Podobno nie używać oliwki. Oliwka zapycha i jest jeszcze gorzej. Ja przepraszam, że te rzeczy nie są wszystkie takie poukładane, ale już naprawdę nie miałam czasu tego zrobić, także lecę za to z głowy za kolejną listę, jak mi się wymyśliło, tak napisałam i tak teraz mówię. Dopóki dziecku ten pępuszek taki suchy nie odpadnie, spryskujemy dziecku ten pępek oktaniseptem. Nie kupujcie tak dużego opakowania. Ja tego zużyłam gdzieś tyle i reszta stoi, tak naprawdę będzie do wyrzucenia, bo jest otwarte. Spryskujecie takim oktaniseptem i później czyścicie takimi patyczkami higienicznymi. Nie używajcie tych patyczków do uszu. One nie są do uszu, to są patyczki higieniczne. Od razu mówię, że to się robi naprawdę głęboko, tam krzywdę dziecku nie zrobicie, to trzeba wyczyścić konkretnie, bo ja na pierwsze 2 dni to tak wiecie tylko od zwierzchu, a przyszła położna, jak jej ten pępek tam powyobracała, to sobie myślę, aha, dobra, to ja rzeczywiście tego pępka nie wyczyściłam. Także nie bójcie się, to nie jest takie straszne. Ja się bałam, a okazało się, że tam się krzywdy nie da zrobić. Pieluszki były, więc pod pieluszkę. Ja używałam przez bardzo długi czas po prostu zwykłej mąki ziemniaczanej. O, mam w takim pudełeczku tutaj śniadaniowym, otwieranym w ten sposób. Później otrzymaliśmy paczkę od Nivea
I powiem wam szczerze, że bardzo dobrze sprawdziła mi się ta posypka od Nivea. Wiem, możecie mówić, że Nivea ma kiepski skład, ale naprawdę mam wrażenie, że nie tylko działał ochronnie, ale jak już coś tam czerwone było, no to rzeczywiście zagoił, jak nie było jeszcze aż tak źle, żeby smarować linomagiem. Czyli kolejna rzecz. Linomag na odparzenie pod pieluszkę. Jak wolicie, to by panten czy coś takiego. Sudokrem nie jest polecany, bo wiem, że dawniej był polecany sudokrem. Linomag albo by panten. Wiem, że jest jeszcze taki różowy baby, jednak ja wybrałam ten. Duże opakowanie i używam go do dziś. Myślę, że wykorzystamy do końca. Jeżeli chodzi o jakieś takie kremy do skóry dziecka, oliwki, nie używałam niczego. Podobno im mniej, tym lepiej. Nadia nie miała żadnej takiej przesuszonej skóry czy coś w tym stylu. Poza tym była bardziej uczulona na wszystko niż potrzebowała czegoś. Kupiłam taki krem z Derma Baby i tutaj mam z Emolium krem na wiatr i mróz. Jak widzicie, nie wiem czy widzicie, oba nieodpakowane, nie użyłam ich ani raz i moje dziecko żyje. Sól fizjologiczna i waciki jałowe. Tylko waciki jałowe mają być o jakiejś takiej strukturze delikatnej, kurczę, żeby one były takie mięciutkie, a nie takie bardzo siateczkowe, jak do rany. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Położna bardzo mi na to zwróciła uwagę. Ja miałam akurat te dobre kupione. Także jakbyście szukali dobrych, jałowych wacików, to ja mam tutaj takie z Medicomp. W pierwszych dniach życia przemywa się dziecku oczka właśnie takim wacikiem namoczonym solą fizjologiczną. Witaminki ja od urodzenia Nadii podaję Vigantol, czyli witamina D. Jak pierwszy raz zachorowałam, mając miesiąc, lekarz zalecił, żeby podawać jej codziennie 5 kropelek cebionu i jak jej wtedy zaczęłam podawać, tak jej do dzisiaj podaję tą witaminę C. Teraz jak jest chora, to w ogóle lekarz zalecił 3 razy dziennie. Jak jesteśmy w temacie lekarstw, to ja przed urodzeniem kupiłam tylko i wyłącznie pedicetamol. Jest to lek przeciwgorączkowy, przeciwbólowy. Woda morska do noska. Również w pierwszych dniach powinno się dziecku zakraplać psiki, weź taką wodę morską do noska, żeby te wszystkie takie wody płodowe schodziły, bo dziecko ma tam początkowo wszystko jeszcze zapchane i to powinno się odciągać aspiratorkiem. Ja sobie na początek kupiłam aspirator elektryczny, od razu też miałam kupiony inny, ale wszyscy mi mówili, nie kupuj elektrycznego, jest beznadziejny. Nie uwierzyłam, nie posłuchałam, naprawdę nie kupujcie aspiratorów elektrycznych, są beznadziejne, nic nie wyciągają, tylko buczą. Jedynie co Nadia się uspokajała przy tym, bo buczało, ale naprawdę nic z tym nie wyciągniecie. Kupcie sobie taki katarek, to jest coś takiego, podłączacie do odkurzacza i normalnie wyciągacie. To kosztuje około 15 zł, kupicie to w każdej aplikacji, ja kupiłam akurat przez internet. To wam się przyda zawsze, ciągle. I to jest po prostu niezawodne. I też nie bójcie się, ja się bałam, dlatego kupiłam aspirator elektryczny. Nie ma się czego bać. Potem to już jedziecie jak czach. Wracając do przewijania, my od urodzenia nie używaliśmy praktycznie w ogóle mokrych chusteczek. Od samego początku używamy takich wacików tej firmy. Innych też nie polecam, bo są za małe. Im większe, tym lepsze. Także my używamy tych. Ja je kupuję na Allegro od razu po 10 opakowań za chyba 40 zł. I też dużo taniej wychodzi niż chusteczki mokre. To wygląda tak. I z początku, jak Nadia się przewijało po każdym karmieniu, to po prostu stał termos na komodzie, także termos też sobie kupcie. Jak wam się nie przyda do tego sposobu, to na pewno wam się przyda później do robienia mleczka chociażby. Termos stał 24/7 z ciepłą wodą, obok stała miseczka. Jak mieliśmy Nadię przewijać, to tylko przelewaliśmy odrobinę wody do miseczki, moczyliśmy waciki i używamy tych wacików do dzisiaj, z tym, że już woda nie stoi w termosie na komodzie, bo Nadia się już tak często nie przewija, także jak potrzebuję, to po prostu idę do kuchni i sobie przynoszę wodę. Ale mimo wszystko polecam sobie kupić, jak nie zamierzacie używać chusteczek, to z dwie paczki, jak zamierzacie, no to od razu większy zapas, chociaż też niekoniecznie, bo mogą uczulić. Ja też je zamawiam przez internet, wychodzi taniej niż w Rossmanie chyba około 16-17 zł. Ja przez internet płaciłam chyba 10,99 na promocji, ale kupowałam je dawno. My jeszcze nie zużyliśmy od urodzenia dwóch opakowań. Mówiąc dalej o pieluszkach, bardzo polecam te woreczki na pieluszki. Są zapachowe, one same w sobie tak przepięknie pachną, że jak... O matko, jak otwieram, to aż chce się je wąchać. Wiem, że mogą się pojawić w komentarzach, że lepszy byłby kosz na pieluszki, że polecacie i tak dalej. Nie, nie chciałam kosza. Woreczki do tego kosza są ogromnie drogie. Wystarczą mi takie woreczki, które bardzo mało mi się zajmują. Mam je zawsze w szufladzie tam z rzeczami do przewijania. I jeżeli potrzebuję, to sobie taki woreczek wyciągam. Wychodzi dużo taniej. Nie śmierdzi to, co ma śmierdzieć. Po prostu polecam. Będąc dalej w temacie przewijania, ja do szpitala sobie kupiłam bardzo dużo podkładów takich dla siebie na łóżko poporodowych i zużyłam chyba dwa.
i później się zastanawiałam, co ja z tym zrobię, bo miałam 3 paczki kupione i uwierzcie, dopiero w tamtym tygodniu nam się skończyły. Przy każdej grubszej sprawie ja sobie rozkładałam ten podkład i go używałam. Z tym, że to były takie jednorazowe, wiadomo, jak tam został czysty, tego schowałam z powrotem do szuflady, ale mam też kupioną taką matę do przewijania wielorazową. Ona też jest super na wyjazdy, w razie czego do przewijania. Ja nie miałam przewijaka, od początku nie planowałam go mieć. Nieraz jak się zajmowałam dziećmi, no to tych przewijaków tam nie było. Tak się nauczyłam, że przewijam tylko i wyłącznie na łóżku, tak mi jest wygodnie. Więc nie wiem, jak to zmienić przewijak. Wiem, że dużo osób mówi, że to jest, że bez tego się nie da. Ja nawet tego przewijaka nie miałam gdzie dać. Na łóżeczku nie chciałam. Na komodzie też nie chciałam. Dlaczego? Bo Nadia śpi z nami w pokoju. Wszystkie rzeczy są u nas w sypialni i mi bardzo zależało, żeby ta sypialnia nie stała się jej pokojem, żeby zaraz po wejściu do tej sypialni nie było widać, o matko, to pokój dziecka. Chciałam, żeby sypialnia została sypialnią, doszło jedynie łóżeczko z baldachimem, a w komodzie to i tak nie widać, co jest, bo wszystko jest pozamykane. Także jeżeli też macie taki problem, że nie macie gdzie postawić przewijaka, boicie się, że zawalicie sobie ten pokój i zastanawiacie się, jak będziecie przewijać dziecko, no to albo te podkłady tak zwane poporodowe, takie na łóżko, a po prostu taka mata wielorazowa, z tym, że na niej nie jest tak cieplutko dzidziusiowi, a te poporodowe są takie milusie, bo są wyłożone jakimś takim taką watą, nie wiem, jak to nazwać. Nożyczki do paznokci, ja mam tutaj 2 pary, dlatego że najpierw kupiłam te chyba z Baby Ono i stwierdziłam, że jakieś takie tanie, kupiłam, że kupię jakieś lepsze. Po Motipi, Jezu, nie wiem, mam starty napis. Te są beznadziejne, są tak masywne, żebym w ogóle tej dziecku nie złapała i wam pokażę z bliska może. Patrzcie, jakie te są masywne, w ogóle nie szłoby nimi złapać dziecku pazurka, a te są takie cieniusie, zgrabne, wszystko, nie wiem, czy złapało ostrość. Tymi uwielbiam obcinać, te chyba kosztowały 8 zł, a te chyba z 20, także tych nie kupujcie, polecam te najtańsze. Wiem, że niektórzy używają cążków czy jeszcze czegoś innego, ja obcinam od urodzenia nożyczkami i najlepiej mi się sprawdzają. Jak choroby, to i termometr. Ja bardzo dużo czytałam na temat termometrów, żeby był, wiecie, idealny, bo jednak te elektryczne podobno nie są najlepsze, a tych takich rtęciowych nie idzie nigdzie znaleźć podobno. Więc na stronie pana tabletki poczytałam sobie opinię i podobno ten jest najlepszy. I co najważniejsze w tych termometrach właśnie to, żeby wiedzieć, gdzie mierzyć temperaturę. Bo czasami termometr niby źle działa, ale to nie jest kwestia termometra, tylko tego, że w złym miejscu mierzymy temperaturę. Także zwróćcie uwagę, gdzie waszym termometrem się mierzy temperaturę. Ja wam wstawię link do tych wszystkich tutaj rzeczy, jeżeli znajdę, jeżeli czegoś nie będzie, to znaczy, że nie znalazłam. W każdym razie ten termometr bardzo polecam. Nigdy nas nie zawiódł, zawsze nam pokazuje taką temperaturę, jak trzeba. Nim też można mierzyć temperaturę domu, czy tak wody właśnie przy kąpieli i zawsze pokazuje to, jak powinien. Od urodzenia najlepszym sposobem i każdy lekarz, u którego będziecie, jak dziecko będzie przeziębione, będzie wam zalecał inhalację. A do tego potrzebny jest inhalator czy tam nebulizator. My mamy nebulizator polecany również przez pana tabletkę. Ja się totalnie na tym nie znałam, więc jemu ufałam w 100%. Jest to podobno jeden z najlepszych nebulizatorów na rynku, używany również w szpitalach. Często się pytacie, czego polecam. On jest dość drogi, dlatego pewnie dlatego pytacie o opinię. No generalnie polecam, ale jest dość dużym sprzętem. Mam go gdzieś tam koło łóżka, bo właśnie jest w użyciu ostatnio codziennie. Jest prawie, no jest takiej wielkości praktycznie jak to pudełko. Plus jest dość głośny, mimo że było napisane tam w opisie, że jest cichy, to jak kiedyś usłyszałam u koleżanki, że praktycznie w ogóle bezdźwięczny ma inhalator, to taki, o matko, mój to jednak wyje. A na przykład u Nadii jest to plusem, bo ją to uspokaja i ona wtedy zasypia. Nie jest to rzecz, którą musicie mieć od razu w domu. Ale jak Nadia była chora, tam chyba w 4. tygodniu życia, to ja dziękowałam Bogu, że ja go mam w domu, bo wtedy no, musiałabym albo jechać gdzieś kupić stacjonarnie jakikolwiek, albo czekać na wysyłkę, na dostawę, a przy dziecku chorym każda godzina się liczy, naprawdę. Będąc w ciąży, bardzo dużo się nasłuchałam o kolkach, byłam przygotowana na kolki, które u nas na szczęście się w ogóle nie pojawiły, ale zaopatrzyłam się w taki oto termoforek z pestek wiśni. Jego się stąd wyciąga, wkłada się do mikrofali i taki termoforek się dziecku do brzuszka przykłada, ponoć działa cuda. Nie wiem, bo nigdy nie zdarzyło mi się go użyć. Do tego SAP Simplex, ponoć najlepszy środek na kolki, niedostępny jednak w Polsce. Przez to, że Nadia nie miała tych kolek, to ja mimo, że miałam ten SAP, stwierdziłam, że kupię zwykły Espumisan. Jest jeszcze Espumisan chyba 100 czy Espumisan 1000, nie wiem. Ponoć jest ten 100 czy 1000, nie wiem, przepraszam, która to jest konkretnie nazwa. Jest bardzo porównywalny do tego SAP-u, jakbyście nie mieli dostępu do tego. Ja kupiłam zwykły Espumisan w kropelkach, przez to, że u nas były tam jakieś pojedyncze wzdęcia niezwiązane z kolkami. Z takich podstawowych rzeczy, no to jeszcze wiadomo, butelka do karmienia. Nie kupujcie od razu kilku butelek jednego rodzaju, bo może się okazać, że dziecko totalnie nie będzie
miało ochotę na butelkę, którą mi podsunęliście. U nas Nadia była bezproblemowa i od początku chwyciła tą z Komotoma. Kupiłam przed porodem tylko jedną, no i też dlatego, że planowałam i w sumie później się udało karmienie piersią. Ja kupiłam butelkę przed porodem w razie W i to W okazało się być bardzo dużym W. Nadia przez pierwsze 2 tygodnie w ogóle nie ogarniała ssania piersi, a z butelki jej bardzo dobrze szło, także przez pierwsze 2 tygodnie odciągałam pokarm laktatorem i karmiłam ją z butelki. Miałam też kupione jedno mleko. Wracając ze szpitala kupiłam sobie mleko Nan Pro. W razie gdyby się okazało na przykład, że im zabrakło pokarmu, żeby mieć na przykład w nocy czym dziecko nakarmić. Nie przydało nam się, ale wolałam je mieć. W szafce leżało przez cały ten czas i wiedziałam, że gdyby coś jednak, no to mam czym dziecko nakarmić. Wiadomo, apteki całodobowe są, ale po co się stresować, jak można mieć w szafce. Jak już mowa o mleku modyfikowanym, no to coś, bez czego sobie nie wyobrażam karmienia mlekiem modyfikowanym, podgrzewasz do butelek, ja wam już pokazywałam, jak on działa, jak on wygląda w innym filmie. My mamy ten z Lovi i uważam, że jest najlepszy, mimo że nie mam porównania osobiście, to słyszałam nieraz opinie i nieraz jak ktoś kupował inny, to i tak kupował ten. On ma tutaj kilka opcji, kilka funkcji podgrzewania szybkiego, podgrzewania takiego przez 10 godzin cały czas stałą temperaturą, jakiegoś wyparzania i tak dalej, no 4 w jednym ponoć. Bardzo, bardzo polecam, jeżeli zamierzacie być od początku na mleku modyfikowanym, to jest miazga. Wiecie, to stoi cały czas włączone na ustawionej temperaturze 40 stopni, ja tylko wyciągam butelkę, wsypuję mleko i mleko jest gotowe, ale ja przez 3 miesiące karmiłam piersią i już będąc w ciąży kupiłam sobie nakładki na brodawki. Ja w szpitalu już je miałam, Nadia nie ogarniała ssania piersi, więc to nawet nie tego kwestia, ale później przez pozostałe 3 miesiące, jak już mała załapała ssanie, no to karmiłyśmy się mimo wszystko przez nakładki. Jeżeli uważacie, że wam się takie nie przydadzą, no to wiadomo, nie ma co kupować. Ja miałam kupione z Medeli, one są jedne z droższych i miałam wtedy takiego bzika, że ja muszę być wszystko co najlepsze. Na ten moment kupiłabym chyba jakiekolwiek. Laktator jest tutaj kwestią sporną. Jedni mówią, że nie ma co kupować, inni mówią, że jak najbardziej. Ja kupiłam laktator będąc w ciąży z firmy Medela również, elektryczny na jedną pierś. I u mnie się okazał wybawieniem. Ja miałam ten laktator już ze sobą w szpitalu i tak naprawdę tylko dzięki niemu karmiłam Nadię piersią, bo inaczej bym się poddała. Przez pierwsze 2 dni ona była na modyfikowanym, ja byłam, wiecie, załamana, że ona nie ogarnia i tak dalej. I jak jej wyszła wysypka w szpitalu, ja sobie uzdrowałam, że to jest od mleka, które jej podają i powiedziałam, że nie, ja będę karmić piersią i dlatego wyciągłam laktator, ledwo w ogóle wstałam z tego łóżka po tej cesarce. I wyciągam ten laktator, darłam te piersi, aż te 20 ml naciągłam, ale udało się od tej drugiej doby, udało się ją od razu w pełni karmić, ale kurczę, zaraz zbaczam z tematu. Laktator używałam przez pierwsze 2 tygodnie, przez calutki czas, przy każdym karmieniu, później przez parę dni, jak miałam ogromne nawały, no to ratował mnie od bólu. No i później za każdym razem, jak gdzieś wychodziłam, no to potrzebowałam. Nie mam go wam jak pokazać, on był pokazany w filmie Dlaczego już nie karmię piersią, też wtedy wam pokazałam jak działa, jakie ma funkcje i tam opinie na temat tego laktatora. Dlaczego go nie mam? Pożyczyłam go koleżance i to już drugiej koleżance go pożyczyłam. Wspominam o tym dlatego, że jeżeli nie jesteście pewne, czy ten laktator wam będzie potrzebny, no to można go pożyczyć od mamy, która na przykład już go nie używa, a wiecie, że taki laktator ma. Tak jak mówię, mój już jest u drugiej osoby. Kolejną rzeczą, która mnie dosłownie uratowała w tych pierwszych dniach karmienia, jest lanolina. Też nie mam wam jak jej pokazać, miałam taką fioletową. Kilka dni temu dałam ją właśnie tej dziewczynie, której pożyczyłam też laktator. Ona ma malutkiego bobasa w tym momencie. Jest to czysta lanolina, której nie trzeba przemywać przed karmieniem. To jest takie ukojenie dla brodawek, że sobie nie zdajecie sprawy. Więc jeżeli zamierzacie karmić piersią, wiedzcie, że brodawki są popękane do krwi. To boli okropnie. Każde karmienie w pierwszych dniach boli okropnie. Lanolina ratuje wtedy życie. Miałam też takie kompresy kupione, które miały się trzymać w lodówce, miały chłodzić i tak dalej. Nie użyłam ich ani raz, więc kupiłam, nie użyłam. Polecam też takie woreczki do mrożenia pokarmu. Ja sobie najpierw kupiłam takie pudełeczka, bo miało być fancy i tak dalej. Ona nie zdała egzaminu, strasznie dużo miejsca zajmowały. Coś, bez czego sobie nie wyobrażam karmienia piersią, czyli poduszka, rogal do karmienia. Ja jak byłam gdzieś na wyjeździe, czy na przykład na chrzcinach i musiałam Nadię karmić bez tej poduszki,
to ja mi się płakać chciało, nie wiedziałam, co mam z tym dzieckiem zrobić. Ja Nadię karmiłam tylko i wyłącznie tak pod ręką, czyli dawałam sobie tak poduszkę, tutaj dzidziusia, ona miała tu główkę, tu sobie leżały nogi i dzięki temu dziecko miałam podniesione, nawet jej nie musiałam bardzo trzymać kontaktu, sobie ją trzymałam, tu sobie siedziałam na telefonie. A jak byłam gdzieś poza domem, nie mając tej poduszki, to ja dziecko musiałam trzymać tu w ręce. Pokazuję wam tą poduszkę, a niekoniecznie ją polecam. Ja tej używałam przez pierwsze 2 tygodnie i bardzo się namęczyłam, bo ona jest dość mała i mimo wszystko dość miękka. Moja siostra ma 7 miesięcy starsze dziecko od Nadii i akurat to skończyła karmić, jak Nadia się urodziła. Swoją poduszkę im pożyczyła i okazała się dużo lepsza przez to, że była dużo większa, dużo twardsza i nie musiałam się tak, by wiecie, schylać do tego dziecka, to jest też dobre dla kręgosłupa, tylko wystarczyło, że siedziałam sobie prosto, Nadia sobie tutaj jadła. Tak to tutaj musiałam owiedzieć. Takie podstawowe rzeczy, no to wiadomo, łóżeczko. Miałam najprostsze łóżeczko z IKEA i śmieszna sytuacja z tym łóżeczkiem, bo wiecie, jak to mama pierwszego dziecka myślałam, szukałam jakieś za 1500, za każdym razem mi anulowali zamówienie albo dzwonili, że jest niedostępne. To był chyba jakiś znak, bo ostatecznie jedyne, które nam się udało kupić, to łóżeczko z IKEA i jest świetne, jest naprawdę bardzo porządne, masywne. No, moim zdaniem bardzo dobrze, że się stało, że tamtych innych nie udało mi się kupić, jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. My wtedy kupiliśmy za chyba 370 zł, Boziu, to jest cena teraz chyba kosztuje około 600 zł na, gdzieś na Allegro, bo nawet na stronie IKEA nie wiem, czy jest. Jak łóżeczko, no to wiadomo, materac. Nie pamiętam, jaki mamy materac, wstawię wam też link do niego. Na materac oczywiście prześcieradła, my mamy 2. Ja mam kupione takie nieprzemakalne, czyli one z jednej strony są zwykłe, a z drugiej strony takie ceratkowe. Czy jest to potrzebne? Na ten moment uważam, że nie. Ani raz Nadia się nie przemoczyła, tak by była potrzebna ta ochrona materaca. Kolejną taką większą, ważniejszą rzeczą, droższą jest wózek. My mieliśmy wózek 2 w 1 i jeżeli mogę wam doradzić, nie kupujcie takiego zestawu. Ja słyszałam o tym, żeby nie kupować drogiej gondoli, nowej gondoli, bo potem i tak się kupuje nową spacerówkę. To jak mówię, przy pierwszym dziecku już się nie słucha takich rad, bo jak to ja nie kupię dziecku nowego wózka? Na ten moment polecałabym kupić używaną gondolę i to najlepiej nie 2 w 1, taki sam wózek gondolowy, a później sobie kupić spacerówkę taką, jaką chcecie, droższą, tańszą, żeby po prostu nie było żal, że ten wózek 2 w 1 się nie sprawdził, ale wydaliśmy już pieniądze, więc przy nim zostajemy. Tylko mieć z góry założenie, że gondola jest na te 4, 5, 6 miesięcy maksymalnie, a potem możecie sobie kupić spacerówkę, z której będziecie naprawdę, naprawdę zadowoleni. Do wózka wiadomo potrzebne jest prześcieradło. 2 prześcieradła wam wystarczą, my mamy 2 i na spokojnie. Nadia urodziła się w jesieni, więc u nas nieodłącznym elementem do wózka był taki oto śpiworek. Nie wyobrażam sobie bez niego, ale niekoniecznie on jest potrzebny tylko dla noworodków urodzonych w jesieni. Później tak naprawdę dla większych dzieci do spacerówki mam tutaj takie wejście na pasy i również się sprawdzi, także ja myślę, że w przyszłym roku również będziemy go używać. Jeśli chodzi również o spacery w zimę, no to u nas świetnie się sprawdziły takie rękawiczki, to są z tej samej firmy. One mają tutaj w środku taki magnes, więc tutaj dajecie rączkę i one się tutaj zaklikują. Możecie w każdej chwili rękę wyciągnąć, włożyć z powrotem. Krystian ich nie lubił. Ja je lubiłam bardzo, dzięki temu było cieplutko, przyjemnie na spacerach, nie mazły rączki. Następną i jedną z najważniejszych rzeczy jest fotelik. Dobry fotelik z atestami, nie jakiś 3 w 1, 4 w 1. Naprawdę te foteliki są tylko i wyłącznie antymandatami. Kupcie dobry fotelik dobrany do waszego samochodu. Nowy, nie od kogoś z drugiej ręki, bo nigdy nie macie pewności, czy fotelik nie jest powypadkowy. My mamy Avionaut Pixel Pro. Jest to, z tego co wiem, najlżejszy fotelik na rynku. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. I mamy wersję z bazą. Na początku zastanawialiśmy się, czy jest nam to potrzebne. Jak jechałam 2 razy nie naszym samochodem, czyli nie miałam bazy, to się zastanawiałam, jak ludzie to zapinają. Przecież zapinanie tego fotelika to z 2-3 minuty, a tutaj otwieracie drzwi, wpinacie, to wam tylko pyknie, że jest wpięte, jest ok. Tak samo wypinanie, przyciskacie i macie fotelik w ręce. Także bazę bardzo, bardzo polecam. Do tego ta baza później też się przyda do następnego fotelika. W tym takim okresie, zanim się jeszcze nie ubierało kombinezonów zimowych, ale już nie było za ciepło, świetnie sprawdził nam się taki otulacz do fotelika, jego tutaj też wkładacie, ma miejsce na pasy i dziecko dzięki temu możecie ubrać lżej, tym tylko zawijacie
dzidziusiowi jest cieplutko, czy jak idziecie do sklepu, to też tylko wystarczy, że rozchylicie, dziecku nie jest za gorąco, tak samo w samochodzie. Także wydaje mi się, że to świetna opcja. Polecam kupić na Vinted, ja kupiłam swój pierwszy na Vinted i niczym się nie różnił od nowego, zapłaciłam przez pół mniej. Jeżeli nie macie w zestawie z wózkiem torby, no to wiadomo, trzeba dokupić torbę do wózka. Jak się idzie z dzieckiem nawet na najkrótszy spacer, to trzeba mieć masę rzeczy ze sobą, czy nawet na głupie zakupy. No wszystko trzeba mieć zawsze ze sobą, bo nigdy nie wiecie, co kiedy się przyda. Także torba do wózka jest po prostu nieodłącznym elementem. U nas nie jest używana tylko jako torba do wózka, tylko też na wszystkie wyjścia, gdzieś jedziemy do babci, czy gdziekolwiek, no to zawsze tą torbę mamy przy sobie, nie że jest tylko i wyłącznie przy wózku. Smoczki, i to różne smoczki, ja wam tutaj pokazuję akurat bipsy, bo nie wiem, gdzie jest reszta, ale w kwestii smoczków wam nie doradzę, ponieważ nie macie pojęcia, co wasze dziecko zaakceptuje. My bipsów używamy tylko i wyłącznie do zdjęć. One są niezdrowe dla zgryzu dziecka. Także jeżeli zamierzacie używać bipsów, to tylko i wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Ja was informuję, że to nie jest zdrowe. U mnie na zdjęciach widzicie, bo jej wkładam tego smoka do zdjęcia, bo mi się podobają wizualnie. Na co dzień używamy Lovi. Nadia zaakceptowała od początku praktycznie Lovi. Są jedne z bezpieczniejszych, zdrowszych, jeżeli w ogóle zamierzacie używać smoczka, bo wiadomo, możecie być anty, ja mówię, co u mnie się sprawdziło. Jeżeli chodzi o przenoszenie smoczka, to dokupiłam też takie pudełeczko na smoczki. Szczerze to użyłam go może, no na początku tylko, jak się wiecie, tak wszystko sterylnie, wszystko trzymało. Na ten moment Nadia ma smoczek wiecznie na takiej zawieszce. Jedną z brzydszych wam w tym momencie pokazuję, bo Nadia gdzieś wzięła te ładniejsze. Wiadomo, że te koralikowe nie są najbezpieczniejsze, są lepsze, są to takie zwykłe sznureczki. Tych Nadia używa tylko tak naprawdę przy mnie, jak ja widzę. No i jeżeli chodzi o smoczki, to właśnie nie kupujcie jednego rodzaju 10 kolorów, bo wam się podobają, bo tak jak mówię, może się okazać, że później wszystkie będą leżeć w szufladzie, bo wasze dziecko nie będzie miało ochoty tego smoczka trzymać w buzi, akurat tego rodzaju, który im kupiliście, i będziecie szukać dalej. Teraz jedna z najważniejszych rzeczy, które mamy w domu. Wiem, że są przeciwnicy i osoby, które sobie bez tego nie wyobrażają w ogóle. Jest to monitor oddechu. Ja od początku wiedziałam, że ten monitor oddechu będę miała. Nie sądziłam, że kiedykolwiek się przyda, że kiedykolwiek rzeczywiście go usłyszę. Zostawię wam link do niego w razie czego. Jest to jeden z najlepszych monitorów na rynku. On trochę kosztuje, ale z tego co wiem, to każda mama, która kupiła inny, tańszy, to później i tak kupowała ten. Wyjaśniając sytuację, dlaczego jest u nas tak ważny, pewnego razu po szczepieniu, no w nocy po prostu ten monitor nam się dwa razy odezwał. Najgorszy dźwięk, jaki do tej pory chyba słyszałam. Nie spałam później resztę nocy. Także naprawdę z całego serca polecam monitor oddechu. Ja wiem, że on trochę kosztuje, ale może się okazać, że uratuje waszemu dziecku życie. Największym must have'em wyprawkowym, pewnie słyszeliście już nieraz, jest leżaczek Bjorna. Ja go kupiłam dopiero jak Nadia miała około 2 miesięcy i zdecydowanie za późno. Jest to taki gadżet, że ja nie wiem, jak ludzie bez tego żyją, nie wiem, jak sobie radzą bez tego. To jest po prostu niezastąpiona rzecz. Nadia w tym leży za każdym razem, jak potrzebuje mieć wolne ręce, a nie chce już leżeć na macie, czy jak potrzebuje ją mieć na widoku, nie ma jej gdzie odłożyć, potrzebuje się pomalować, coś pogotować. Ona po prostu w tym leży i na każde wyjazdy, wszędzie gdzie jedziemy, Bjorn jedzie z nami. Tak szczerze, od serca, ten leżaczek jest wart każdej złotówki, on kosztuje trochę. My kupiliśmy go na OLX, więc polecam kupić z drugiej ręki, wyjdzie dużo taniej. I polecam też ten materiał, bo jest na lato zwłaszcza przewiewny, dziecko się w tym nie poci. A jak się zbrudzi, tak jak u nas ostatnio, to przemyjecie i jest suchy w 10 minut. Z takich rzeczy mniej koniecznych, ale u nas się świetnie sprawdził, jest szumiś. Ja wiem, że też są przeciwnicy, są zwolennicy, ale rzeczywiście w sytuacjach, kiedy dziecko nie może zasnąć, to u nas ten szumiś po prostu, wiecie, włączacie i dziecko po prostu się przy tym uspokaja, przy tym szumie. Dzięki temu czuje się po prostu bezpieczniej, czuje się jak w brzuszku u mamy. Więc jeżeli po prostu chcecie sobie ułatwić życie, nie jesteście przeciwni, no to bardzo polecam szumisia. Z rzeczy, które mi się w ogóle nie przydały, a kupiłam. Pościel. Nie wiem, po co ją kupiłam. Jest ogromna. Po pierwsze, przy dziecku na początku nie używa się pościeli, a po drugie ona jest tak ogromna, że nawet jak ją złożę na pół, to zajmuje nadal całe łóżeczko. Na pewno się kiedyś tam w przyszłości przyda, jak Nadia będzie miała te parę latek, ale bez sensu to kupiłam, już teraz zajmuje tylko miejsce. Również nie wiem, skąd wyczasnęłam pomysł, że używa się klina przy dziecku. Dziecko ma spać całkowicie na płasko, więc
Kupiłam, zapłaciłam też za niego dość sporo, bo coś koło chyba 90 zł, jak za poduszkę, której nie używam, to dość dużo. Użyliśmy jej kilka razy, jak nadal miała katar, no to wtedy dzięki temu jej się lepiej oddychało, jak leżała na podwyższonym, wszystko jej tam spływało, ale na co dzień nie jest to potrzebne, więc mogę to zaliczyć do rzeczy, które mi się nie przydały. Śpiworek do spania, nie mam go tutaj, bo go sprzedałam. Śpiworek do spania jest świetny, jest najbezpieczniejszą rzeczą do spania dla dziecka, ale nadal się z tym totalnie nie polubiła. Jak się przekręcała, to się zdenerwowała, w tym budziła, więc jak coś, to mimo wszystko jest to świetna sprawa, ale u nas się nie przydał, ja go sprzedałam. Ochraniacze do łóżeczka, które widzicie z tyłu, ja wiem, że są przeciwnicy, u nas się w tym momencie świetnie sprawdzają. Nadia by sobie już nieraz głowę obiła o te szczebelki, i tak sobie obija, ale musi przejść trochę niżej. Także ja bardzo polecam. Ten warkocz za dużo miejsca zajmuje, dlatego ja mam takie z bobobum, też wam podlinkuję. Baldachim, który tam kawałeczek widzicie, nie jest to wcale potrzebna rzecz, ale robi bardzo fajną dekorację, mi się podoba. Również tutaj mam taką zasłonkę do łóżeczka, dzięki czemu nie widać tej dziury pod materacem, bo wiadomo, na tym etapie Nadia ma jeszcze łóżeczko podwyższone. Czego nie kupujcie? Wszelkiego rodzaju bucików. Może do zdjęć, ale za tą cenę nie warto. Ubrałam do tej pory Nadii buty dwa razy, raz na chrzciny i to nawet nie te. Ostatnio do kościoła na święta i z 15 razy je w kościele ubierałam. Buciki i niemowlę, to się nie łączy. Świetną sprawą jest lampka nocna. My nie kupiliśmy, ale mamy taki kinkiet na łóżeczkiem, który jest cały czas przykryty pieluchą. My do dziś to światło świecimy całą noc, dzięki czemu po prostu jak, no w sumie ona teraz już praktycznie nie wstaje w nocy, ale za każdym razem jak wstawała, to my nie musieliśmy światła świecić, nie musieliśmy robić nic namacanego, tylko mieliśmy takie delikatne światło, dzięki czemu mogliśmy ją przewinąć, nakarmić, a nie przeszkadzało nam w czasie spania. Wiem, że są osoby, które potrzebują całkowitą ciemność, no to wtedy może niekoniecznie, ale u nas światełko nocne, delikatne świetnie się sprawdza do dziś. Jeśli chodzi o takie pierwsze zabawki, nie ma sensu ich kupowania zanim dziecko się urodzi, ale jeżeli już koniecznie chcecie, no to u nas takim must have'em zabawkowym jest grzybek Mombella, książeczka kontrastowa taka na łóżeczko, też wam może wstawię link jak znajdę, czy na przykład mata edukacyjna, dziecko na początku, wiecie, jeszcze nie ucieka z tego, no to jest zainteresowane wszystkim tym, co wisi nad nim, albo karuzela na przykład do łóżeczka. Też ja na początku mówiłam nie, 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 dostaliśmy w prezencie i Nadia ją uwielbiała. Na późniejszy etap, no to na pewno mata piankowa, żeby było gdzie dziecko odłożyć, żeby miało po czym pełzać, na czym ćwiczyć podnoszenie główki, bo na łóżku się nie powinno tego robić, bo jest za miękko, dziecko wtedy się wtapia, nie ma prawidłowej pozycji. Dobra, wymieniłam już chyba wszystko, totalnie wszystko, co używaliśmy w okresie takim noworodkowym. Mam nadzieję, że wam tym filmem pomogłam, że dotrwaliście do końca. Wiedzcie, że nagranie tego filmu mnie bardzo dużo kosztowało, przede wszystkim bałaganu, czasu, przypomnienia sobie, co było potrzebne, więc liczę, że docenicie i do zobaczenia w kolejnym filmie.